Witam serdecznie na moim kanale. Moi mili, dziś chcę Wam pokazać, co kupiłam na jarmarku. W moim miasteczku takie jarmarki małe odbywają się dwa razy w miesiącu, więc zakupiłam sobie parę kwiatków, żeby sobie donicę obsadzić i nie tylko. To zaczynajmy tak szybciutko od razu. Kupiłam tak zwaną super tunię. Tak jest głośno o niej, super tunia vista. Jest to ta odmiana guma balonowa, ten jaśniutki taki różowy kolor. Ja nie przepadam za tymi kwiatami, ale pomyślałam, że spróbuję, dlaczego nie. Zobaczymy, jaki będzie efekt, jak ona będzie kwitła. Co ja z nią zrobię? Kupiłam 6 sztuk, 2 sztuki wsadzę do gruntu dla eksperymentu. Zobaczę, jak ona będzie rosła w gruncie na tej mojej wąskiej rabacie kwiatowej, a 4 sztuki wsadzę do donicy takiej ozdobnej. Jest to taka skrzynia brązowa z takiego ratanu, jak te moje krzesła. Tylko na tą skrzynię muszę poczekać do czerwca, aż mi mąż ją przywiezie, bo parę rzeczy przywiozłam tu, tam połowa jeszcze tam została, no ale spokojnie. Wzięłam wymiar tej skrzyni, ona jest 4 komory ma, w tej skrzyni jest. I zakupiłam takie doniczki. Ten kwiatek sobie wsadzę w tą doniczkę, a później tą donicę wsadzę w tą komorę. Na razie będzie rosła w tych donicach, a potem pójdzie do skrzyni. Przy okazji kupiłam nawóz do wszystkich tych kwiatów takich ogrodowych, tak zwanych balkonowych. Jest to nawóz do pelargonii, do supertunii, no do wszystkich praktycznie. I jest to nawóz taki długo działający. Otoczkowane ma te... Otoczkowany on jest i ja po prostu wsypię do ziemi, przy roślince wymieszam tak z ziemią i to ma mi wystarczyć na 6 miesięcy. Tu właśnie piszę o tym. Zobaczymy, jak to się sprawdzi. To będzie tyle, to co do supertunii. Teraz, kochani, pokażę Wam białe moje kwiatki, jakie zakupiłam. Jest to smagliczka, ale ta niska, bo słyszałam, że jest jeszcze taka bardziej taka płożąca, taka zwisająca, a ta jest ta niska. I ja zakupiłam 25 sztuk. Jezu, jaki ona ma przepiękny zapach. I ze względu na ten zapach kupiłam i prawdopodobnie zwabia pszczółki. I co ja z nią zrobię? Posadzę ją do gruntu i dlatego tyle sztuk kupiłam, bo w takiej odległości będę wsadzać, żeby mi się zrobił taki ala biały dywan na rabacie kwiatowej, tej mojej, tam gdzie kwitną te kolorowe tulipany, w tej szerszej części. Tulipany przekwitną, liście będą ścięte, cebulki zostają w ziemi i sobie posadzę właśnie tą smagliczkę. A z niej będą wychodziły, już wychodzą, jak one się nazywają, jeżówki. Do jeżówek też przylatują motylki, pszczółki, bo i myślę, że będzie cudownie. Zobaczymy, jaki będzie efekt. Och, ten zapach, ja uwielbiam pachnące kwiaty. Tak, teraz będą jeszcze 3 kompozycje w doniczkach. Spróbuję Wam omówić, tak co nieco Wam zademonstrować. Mam tu taką małą, białą skrzyneczkę. Tak szczerze powiem, ja nie szalałam w tych kwiatkach. Tak ostrożnie kupywałam, nie za dużo, bo ja nie mam jeszcze donic. Ja stopniowo sobie donice kupię takie, no żeby mi tak służyły na kilka lat, a na razie to, co mam, to tam takie 2 chcę wykorzystać. I do tej małej skrzyneczki pójdzie właśnie taka surfinia, czy to petunia, nie wiem, czym one się różnią. Taki kolorek ciemny, taki róż z żółtym
O, pójdzie tu na środek, a po bokach pójdą takie zwisające, jasne liście. Z jednej strony i z drugiej tak posadzę. I to będzie jedna skrzyneczka. Cały efekt później Wam pokażę w drugim filmie, jak to będzie wyglądało. Następna kompozycja. Też znalazłam w piwnicy taką długą brązową skrzynię i tą skrzynię zawieszę sobie z przodu domu na barierce. Ona będzie tak wisiała i tu będą kwiaty białe, czyli mój biały muszkatelek, ta stojąca taka. Mam ich tu chyba 5 sztuk, 2, 4, 5 i między tymi kwiatami posadzę. Co ja posadzę? Nie wiem, jak to się nazywa. Są to takie zielone liście z białą oblamóweczką. To myślę, że bardzo będą pasowały do tych białych kwiatów. One prawdopodobnie się mocno spuszczają. No zobaczymy. To jest mój pierwszy rok. Tutaj zobaczymy, co to wyjdzie. No i jeszcze mi została ostatnia dekoracja. Ale to kamerkę przybliżę troszeczkę bliżej i Wam co nieco o niej opowiem. Moi mili, tym razem będzie to kompozycja z liści, nie z kwiatów. Będą to tak zwane, będzie tak zwany wilec. On prawdopodobnie się tak nazywa. O lemonkowym kolorze, który bardzo taki jest spływający, a drugi kolor jest czekoladowy. I ja wcześniej te roślinki posadziłam w tej donicy z brązowego ratanu, jak te mebelki mam, ale to nie będzie pasowało, kochani, bo ten kolor się zlewa i ta donica jest za niska. Więc zakupiłam donicę wyższą i białą, tylko z tym, że ona mi tu nie pasuje do tego ogrodu, ale ja ze swoją córką się umówiłam, że w tym roku będę miała w tej donicy i tą donicę jej później na następny rok jej sprezentuję, a ja powolutku sobie poszukam. To tylko jest tak tymczasowa, żeby zobaczyć ten efekt, ten kolor, jak to będzie wyglądało. To nie wszystko, kochani. W środek chcę posadzić oto taką piękną trawę, która się nazywa ta trawka Vertigo. Vertigo, zobaczcie. Ona jest o kolorze takim czekoladowym będzie. I jeszcze chyba prawdopodobnie ona będzie miała takie cienkie kłosy. Ona szybko podobnież rośnie. I ten właśnie wilec będzie tu się spływał po tej bieli. I ten czekoladowy z drugiej strony, ja mam nadzieję, że taki efekt osiągnę. Kochani, co do tej trawki, to miałam problem z zakupieniem jej. W mojej okolicy tu nigdzie tej trawki nie było. I jedna youtuberka podpowiedziała mi, której bardzo serdecznie dziękuję za tą podpowiedź, a jest to dziewczyna bardzo przesympatyczna, Viola, którą jeszcze raz serdecznie pozdrawiam i zapraszam wszystkich miłośników kwiatów domowych i ogrodowych do niej na kanał, który ten kanał nazywa się Po Swojemu. I ona mi napisała w komentarzu, żeby tą roślinkę zamówić przez internet. Więc tak zrobiłam, zamówiłam i przyszła, kochani. Przyszła, co prawda, troszkę te liście są połamane, ale to nie szkodzi. To jest tylko roślinka, urosną następne. Ale wiaterek. Co jeszcze chcę powiedzieć o tej roślinie, o tej trawie? Że jest dla mnie cholernie droga. Bo jest to roślina jednoroczna i jak na jedną roczną, no to cena jest za droga. 72 zł zapłaciłam z przesyłką. No zobaczymy. Jeżeli będzie efekt, który naprawdę będzie dla mnie wow, no to będę zmuszona ją kupić ponownie w następnym roku. Dobrze, moi mili. Tak to wygląda. Oczywiście to wszystko przesadzę. Do tej skrzyneczki też będę musiała coś tutaj jeszcze dokupić.
No i tyle będzie na dziś, kochani. W następnym odcinku zrobię krótkie przebitki, jak to wygląda. A teraz żegnam się z Wami. Serdecznie Wam dziękuję za to, że byliście do końca ze mną w tym filmie. No i cóż, do miłego. Cześć.